Witajcie na filmiku. Przedstawione jest porównanie, jak wyglądało mieszkanie przed i po remoncie. To mieszkanie nie było zamieszkane przez bardzo długi czas, więc nie było aż takiego ciśnienia, żeby gonić z tym remontem. Więc ten remont trwał kilka w sumie lat. Po prostu w miarę czasu i pieniędzy. Było coś robione małymi kroczkami, ale sukcesywnie do przodu udało się to zrobić. Tak jak tutaj widać, jedna wielka rudera i graciarnia, ale nie takie rany widziałem. Plan jest taki, żeby zrobić z tego mieszkanie, bez żadnych luksusów oczywiście, takie po prostu, żeby dało się w nim mieszkać. To i tak wyzwanie będzie duże. No a teraz już widać, jak to samo pomieszczenie wygląda po remoncie. No trochę się zmieniło, co nie? Powiem wam, że zadanie nie było proste, ponieważ na tym metrażu nie ma ani kawałka miejsca, które nie było wymienione lub naprawione. Poczynając od podłogi, poprzez ściany, aż po sufit, razem z nim włącznie. Kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego tak szczegółowo fotografuję taki remont. No to jest właśnie odpowiedź dla takich porównań. Po prostu je uwielbiam. Jak zagracona rudera może zmienić się w coś bardziej przyjemnego oku. Niestety pamięć jest ulotna i może nawet znacie to z własnego doświadczenia, że gdzieś tam robiliście remont, minęło kilka lat i co? I pamiętamy, że robiliśmy ten remont, że było ciężko, ale szczegóły już się zamazują, prawda? Już nie pamięta się wszystkiego. A jak się po kilku latach obejrzy to jeszcze raz, to człowiek sobie przypomina, ile trzeba było włożyć pracy. To wszystko. I przypomnieć sobie jeszcze raz, jak krok po kroku to wszystko się zmieniało. No dobrze, już nie będę przynudzał. Jeżeli macie jeszcze chwilę, to w dalszej części tego filmiku będzie skrót po prostu takich prac, jak to tam etapami było robione, jak to miejsce się zmieniało na przełomie, kilku lat. A ja już was pozdrawiam. No to cześć.